Zdarza się, że pary, które posiadają już jedno dziecko lub dwoje dzieci, mają problem z zajściem w kolejną ciążę. Wówczas mówimy o niepłodności wtórnej. U kobiet przyczyny mogą być różne. To mogą być liczne choroby. Choroby metaboliczne, np. cukrzyca, to mogą być zaburzenia hormonalne, np. niedoczynność tarczycy. Mogą być przyczyny mechaniczne, związane z nieprawidłową budową macicy, np. polipy, przegrody w macicy, mięśniaki. Wiek też odgrywa swoją rolę. Im pani jest starsza, tym trudniej zajść w ciążę. W przypadku mężczyzn zaburzenia mogą być związane z obniżeniem parametrów nasienia. To może być związane ze stresem, z używkami, z chorobami, które przechodzą mężczyźni, jak i lekami, które są stosowane. Para do specjalisty powinna się zgłosić, jeżeli po około 12 miesiącach starań o ciążę niestety nie ma dziecka. To już jest czas, żeby pomyśleć o wizycie u specjalisty. W przypadku par, których kobieta ma powyżej 35 roku życia, możemy zgłosić się już po 6 miesiącach starań.